Korzystając jeszcze, wiesz co, z okazji, zapytam cię może też trochę poza tematem, bo ostatnio jak rozmawialiśmy, to mówiłeś, że przygotowujesz się do przetargu na surowiec, tak? Dobrze kojarzę. Chciałam zapytać, jak ceny? No, ceny zaskakująco wysokie. Obecnie Tak. trwają procedury otwarte na e-drewnie systemowym. I prawdę powiedziawszy, spodziewaliśmy się, my jako producenci, dużo niższych cen, ale niestety na rynku jest duża niepewność i każdy chce się zabezpieczyć w surowiec, licząc na ożywienie gospodarki. Bo w naszej branży bardzo ważne jest zakontraktowany surowiec i współpracując z Lasami Państwowymi trzeba rok do roku zwiększać zakupy po to, żeby uczestniczyć później w drugiej czy pierwszej fazie zakupowej, gdzie można przystąpić czy składać oferty tylko bazując na historii zakupów. Historia zakupów z roku na rok jest ograniczona. I wynosi ona 70% zakupów, których dokonaliśmy średnio rocznie. Historia jest liczona z 2 ostatnich lat. I obecnie ten wolumen zakupowy został zmniejszony, ale liczymy na to, bo przetargi jeszcze trwają, że przyniosą one dobre informacje i nastąpi to ożywienie rynku, skutecznie pozwalając nam funkcjonować. Elka zapytała na czacie, jak z dostępnością materiału i czy macie import surowca? Import surowca, to znaczy praktycznie 100% zakupów realizujemy w Lasach Państwowych i drewno, które używamy do produkcji, jest to najbardziej popularna sosna pospolita, której używamy do produkcji, ze względów takich, że jest najbardziej plastyczna w obróbce właśnie w suszarniach komorowych. Czyli najszybciej oddaje wilgoć i najmniej odkształca się w trakcie takiego szybkiego suszenia i dezynfekcji. Czyli myślisz, że ceny będą delikatnie rosły? Znaczy, ciężko jest teraz powiedzieć, jak finalnie się skończą te przetargi, bo w przetargach otwartych zwykle bardzo mocno działają emocje na licytujących, bo system wygląda jak licytacja na jednym z portali, popularnych portali internetowych. I chcąc kupić drewno, widzimy, jak wygląda nasza oferta. Mamy wpływ na to, jaką masę, czyli ilość drewna kupimy i po jakiej cenie. I cena, nasza oferta jest oceniana online i mamy możliwość zmiany naszej oferty, ponieważ system jest tak zaprojektowany, aby aukcja trwała do czasu, aż żaden z oferentów nie podbije ceny choćby o 1 zł. I aukcje trwają, są przedłużane o każde podbicie o 30 sekund, dając oferentom czas na szybkie podjęcie decyzji. I bardzo często dochodzi do takich sytuacji, że oferenci tracą w głowę, przelicytowując się tylko cały czas o 1 zł i ta cena bardzo mocno rośnie. Widzę, że pojawiło się pytanie, z czego wynika 70% ograniczenie tych zakupów. Wynika z zasad, które określają Lasy Państwowe. 70% wolumenu zakupowego jest to taka ilość, na którą my możemy złożyć swoją ofertę w przetargu zamkniętym, dedykowanym tylko klientom Lasów Państwowych. W ten sposób lasy budują swojego rodzaju bazę swoich klientów i ci klienci mogą później składać oferty na przetargu zamkniętym. Stąd też wynika to 70%. 30% jest po prostu z urzędu ucinane i trzeba je dokupić w przetargach otwartych. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania? Chętnie odpowiem. Czy macie Państwo jakieś doświadczenia w poszukiwaniu
dostawców palet drewnianych. Albo ciekawe historie, którymi warto się podzielić z innymi, jeżeli chodzi właśnie o proces kwalifikacji dostawcy palet drewnianych. Ja akurat w paletach drewnianych nie mam, ale miałam kiedyś taką sytuację, że miałam dostawcę, który uparcie twierdził, że jest producentem. Niestety okazało się po audycie, że jest dystrybutorem. Więc audyt jest taką dosyć istotną rzeczą. Więc zapytam jeszcze raz, czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, okej, super. Jeżeli nie ma, no to tak, ja ze swojej strony bardzo serdecznie, Michał, dziękuję Tobie. To już jest drugi webinar. Kolejny webinar jest w maju. Będziemy rozmawiali na temat oceny ofert. Jak oceniać, jak porównywać te oferty. Może tutaj pokuszę się też o prezentację metodologii jakichś modeli wielokryterialnych, zobaczę, na przykładzie właśnie palet, tak? I oczywiście nagranie będzie dostępne na kanale... Poczekaj, bo czytam tutaj. Martyna, chyba się... Michał, może poznałeś z panią Martyną Waleńska? Być może. Możliwe. Ja się przyznam, że dzisiaj jest mój historyczne, moje drugie wystąpienie na webinarze i pomimo tego, że próbuję się nie stresować, bardzo mocno się stresuję po tym debiucie, który miał miejsce 2 miesiące temu. A jakieś 7 lat, no tak. Ale to bardzo miło, że pani o mnie pamięta. Ja sobie przeanalizuję to wystąpienie i te pytania jeszcze raz, które się pojawiły na webinarze, a też zapraszam do kontaktu poza webinarem, również korzystając z profilu Julii, Akademii Kupca, bo wspólnie prowadzimy ten projekt, aby przybliżyć ten proces wyboru i współpracy, jak to w ogóle wygląda z tymi paletami drewnianymi, bo jest to taki obszar bardzo niedoceniony w firmach. Bardzo często my, producenci palet, jesteśmy oceniani przez pryzmat takich wytwórców, którzy mając parę desek, parę gwoździ, jakiś młotek, wytwarzają te palety, które tylko tak naprawdę są do przewozu towaru, a nie zdajemy sobie sprawy, jakim ważnym ogniwem w łańcuchu logistycznym jest dobra paleta, dobrze skrojona na potrzeby klienta, a jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, żeby zoptymalizować sobie procesy logistyczne właśnie z zakupem palet, to zapraszam do napisania do nas zapytania ofertowego. Chętnie przeprowadzimy taki szybki audyt procesów opakowaniowych i zaproponujemy z naszej bogatej oferty coś, co spełni oczekiwania i na pewno damy klientowi też możliwość wykonania wyboru z szerokiej naszej oferty ponad 400 produktowej. Zapraszam do współpracy. Super. Ja mam pytanie do Adriana. Jakie masz doświadczenia? Czy chcesz się podzielić? Bo pisałeś na czacie, że masz dobre doświadczenia, więc pytanie, czy chcesz się podzielić, czy może następnym razem. Ja ci powiem, Michał, że stres, myślę, jest zawsze. I tak, żeby podtrzymać ciebie na duchu, to powiem tobie, że jako trener pracuję od 5 lat, w zakupach 12 lat. Teraz w czwartek mam szkolenie ze strategicznego zarządzania zakupami i też się stresuję. To dobrze słyszeć, że nie tylko ja mam tremę i stres. Nie, to jest całkiem, to jest dobry objaw. No tak, w sumie tak. Tak, to jest dobry objaw. No dobra, no to dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, w szczególności tobie, Michał, za to, że chcesz się dzielić.
Poczekaj, bo Adrian napisał tak, oczywiście mam doświadczenie w wyszukiwaniu takich dostawców, natomiast chciałbym wyszukać najlepszą ofertę od producentów, bo przypuszczam, że właśnie niektórzy określają siebie jako producentów, natomiast zamawiają jednego ze źródła i są hurtownikami. Ale to chyba, no właśnie, no bo jak teraz zweryfikować producent czy dystrybutor, to myślę, że po tym, po sprawdzeniu, czy ten dany dostawca występuje na liście, tak? Najlepszym rozwiązaniem jest audyt, tutaj pani Martyna mi podesłała informację, że to, o czym mówiłem, nawet przeprowadzenie audytu za pomocą zdalną jest tutaj pomocne do weryfikacji. I to jest chyba najlepsza metoda na to, żeby sprawdzić ten potencjał tego potencjalnego dostawcy. Okej, super. To dziękuję bardzo za dzisiaj. Na kanale Akademii Kupca możecie, przypominam, że można obejrzeć film z poprzedniego naszego webinaru dotyczącego zapytań ofertowych. Na stronie Akademii Kupca w sekcji materiały można pobrać e-booka, jak napisać zapytania ofertowe na palety drewniane, no i po tym webinarze też będą materiały do pobrania, także wszystko dostaniecie mailem, wszystkie informacje, ale tak jak mówię, po weekendzie majowym, czyli myślę, że w przeciągu dwóch tygodni. Życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia wkrótce. Cześć. Dziękujemy. Do widzenia.